Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o skandalu, jeżeli można użyć takiego słowa, związanym z księdzem Jackiem Wałębą, a skandal polega na tym, że został usunięty z zakonu salezjanów. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, do komentowania i do zadawania pytań. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski. 18 stycznia 2023 roku ukazał się na oficjalnej stronie Inspektorii Salezjanów Wrocław komunikat, w którym czytamy: niemniejszym informujemy, że ksiądz Jacek Wałęba, salezjanin, profes wieczysty i członek Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu, wyświęcony na prezbitera w 1990 roku, z dniem 18 listopada 2022 roku, czyli zauważmy, został wydalony z Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, że wydalenie zostało, nastąpiło 18 listopada 2022 roku, a informacja została podana 18 stycznia. Zgodnie z kanonem 701 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem wydalenia ustają śluby oraz prawa i obowiązki księdza Jacka Wałęby wynikające z profesji w Towarzystwie Salezjańskim, co oznacza, że wyżej wymieniony nie jest już salezjaninem. Od dnia wydalenia księdzu Jackowi Wałębie nie wolno wykonywać władzy święceń, dopóki nie znajdzie biskupa, który przyjmie go do diecezji po odbyciu odpowiedniej próby. Zgodnie z postanowieniem kanonu 693 Kodeksu Prawa Kanonicznego lub przynajmniej zezwoli mu na piśmie na wykonywanie władzy święceń. Ponadto z dniem wydalenia 18 listopada 2022 roku ksiądz Jacek Wałęba ipso facto utracił stałe zamieszkanie, które jako członek Instytutu Zakonnego nabył zgodnie z kanonem 103. W związku z tym straciły swoją ważność udzielone mu w 2021 przez ordynariusza miejsca upoważnienia do spowiadania wiernych, o którym w kanonie, tutaj dużo kanonów, oraz zezwolenie do przepowiadania Słowa Bożego, tu kolejne kanony. Powyższą informację podajemy do publicznej wiadomości w związku z aktywnością księdza Jacka Wałęby prowadzoną przez niego bez jakiejkolwiek zgody i nadzoru władz kościelnych. No i teraz pytanie, co się stało? I na to pytanie nikt nie odpowiedział, a tym bardziej nie odpowiedzieli salezjanie, natomiast pojawiły się pewne hipotezy. I na przykład Deon jezuicki, znany z tekstów takich, że nawet dla Franciszka one mogłyby być heretyckie, tam się pojawiła taka informacja: ksiądz Jacek Wałęba jest kapłanem z 33-letnim stażem. Do 18 listopada należał 2022 roku należał do salezjanów, jednak został wydalony ze zgromadzenia. Inspektoria nie podała w oświadczeniu powodu, dla którego tak się stało. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może chodzić o odprawianie tzw. mszy trydenckiej bez koniecznego zezwolenia. Jednak wydalony ksiądz wciąż odprawia msze święte i głosi kazania, publikując je na swoim kanale na YouTube, a kalendarz intencji mszalnych publikowany na jego blogu jest zapełniony do końca czerwca, co oznacza, że kapłan ma wciąż zamiar odprawiać msze codziennie. No i teraz, jaki był prawdziwy powód? Znaczy, nim przejdę do próby odpowiedzenia na to pytanie, to powiem tak, że ja poznałem księdza Jacka Wałębę w 2010 roku. Wtedy rozpoczęła się ta obrona krzyża. Jak tam się pojawiłem na tym krakowskim przedmieściu, zorientowałem się, co się dzieje, zaproponowałem tym ludziom, że będę im takim ich rzecznikiem prasowym, czyli poprowadzę
specjalną stronę internetową, która będzie informować o tym, co tam się dzieje, no i ewentualnie później się okazało, że będę też interweniował u policji, kiedy ona nie reagowała na akty agresji ze strony różnych osób i tak dalej. I w pewnym momencie, gdzieś jesienią tego 2010 roku, pojawił się tam pierw po cywilnemu ksiądz Jacek Bałęba. Pojawił się, bo jak powiedział, chciał zobaczyć, czy to jest Boże, czy to nie jest Boże. No i uznał, że to jest Boże i wtedy pojawił się w sutannie i bardzo długo prowadził tam modlitwy, był w sutannie, zagrzewał do tej modlitwy. I on był w Warszawie, bo był na jakichś studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i tego czasu miał sporo, no szczególnie wieczorami, bo wieczorami tam przybywał. I on wtedy bardzo, znaczy był takim księdzem jak każdy ksiądz, prawda, parafialny, ale wtedy papieżem był Benedykt XVI i on zaczął czytać teksty Ratzingera, nie mówiąc o tekstach Benedykta XVI. I to doprowadziło go do takiego skutku, że zaczął odprawiać mszę świętą tak jak papież Benedykt, czyli stawiał na ołtarzu pomiędzy sobą a wiernymi duży dosyć no, takiej wysokości krzyż z Chrystusem. Także kiedy odprawiał mszę świętą, to patrzył na Chrystusa, ten Chrystus jakby zasłaniał mu wiernych. No i były postawione po bokach dwie świece. I to było dokładnie tak, jak papież Benedykt to robił. I to trwało kilka miesięcy, może nawet do roku, już nie pamiętam. Tam trzech kapłanów było zaangażowanych, było paru liderów, ci kapłani i ci liderzy od pewnego momentu zbierali się u mnie w domu. Tam się no, rozważało różne problemy, rozwiązywało różne problemy. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to, co się mówi u mnie w mieszkaniu, to dochodzi do policji i straży miejskiej, że oni to wiedzą. Zresztą cały czas wszystko było na podsłuchu, dlatego że kiedyś w nocy zadzwonił do mnie człowiek i powiedział, że biją nas, a policja stoi i patrzy. Ja zadzwoniłem do oficera dyżurnego na komendzie policji i on powiedział, że wyśle tam patrol. I ten patrol przyjechał i jeden z policjantów podszedł do tego człowieka, który do mnie zadzwonił i go zapytał, dlaczego pan dzwonił do Krajskiego. Nie? Czyli jakby wiedzieli, kto dzwonił. I wtedy, jak zorientowaliśmy się, że są podsłuchy w moim mieszkaniu, to się przenieśliśmy, to już wiosna była, w krzaki naprzeciwko domu. Tam sobie staliśmy w tych krzakach i rozmawialiśmy. I ksiądz Bałęba został zabrany przez Salezjanów gdzieś chyba na wiosnę do Częstochowy i tam się dowiedział, że zabraniają mu odprawiania mszy świętej, może odprawiać na drugiego, trzeciego. No i na pytanie dlaczego, oni mu odpowiedzieli, bo odprawia inaczej. Na co on odpowiedział, że odprawia tak jak papież. Na co oni nic nie powiedzieli, tylko mu zabronili odprawiać tak jak papież Benedykt. Prawda? To pokazuje to, jaka była przeciwko papieżowi Benedyktowi, jaka była silna opozycja w kościele również w Polsce. No i później jakby ksiądz Jacek Bałęba myślał i doszedł do wniosku, że to jednak trzeba odprawiać mszę świętą trydencką, zaczął odprawiać mszę świętą trydencką. Później myślał dalej i doszedł do wniosku, że nie będzie odprawiał nowej mszy, będzie odprawiał tylko mszę trydencką. No i wtedy jego władze zakonne się bardzo zdenerwowały i w efekcie licznych rozmów on odszedł na taki roczny albo i nawet dłuższy urlop. To ma jakąś taką swoją nazwę, też już nie pamiętam. Każdy zakonnik może z tego skorzystać. No i później to się przedłużało, prawda? Ten urlop minął, a on dalej był gdzieś poza zakonem, gdzieś tam w prywatnych domach
mieszkał, odprawiał msze święte, spowiadał i tak dalej. No i przełożony ten najwyższy zaczął z nim prowadzić dialog i w wyniku tego dialogu on powrócił do zakonu i przystał na warunki, które mu zaproponowano, a te warunki były takie, że umieszczony zostanie w jakiejś małej parafii i tam będzie mógł sobie codziennie odprawiać mszę świętą, ale pod warunkiem, że w pustym kościele, zamkniętym na klucz, bez żadnego innego człowieka obecnego w kościele i że nie będzie mógł spowiadać, ani oczywiście głosić kazań i tak dalej. I to trwało i się skończyło tak, jak się skończyło. W międzyczasie od początku tego, znaczy ksiądz Jacek Bęba zaczął pisać książki. Pierwszą książkę, którą napisał, ukazała się w 2011 w Blasku Krzyża. Nakład jej już jest wyczerpany. I wyszła nakładem mojego wydawnictwa, wydawnictwa Świętego Tomasza Zakwinu. I oczywiście, znaczy oczywiście jak oczywiście, ale na drugiej stronie tytułowej miała taki napis: za zezwoleniem władzy duchownej Inspektoria Świętego Jana Bosko, Wrocław, 6 kwietnia 2011, cenzor ksiądz dr Mirosław Kokot, SDB. I później zacząłem wydawać kolejne jego książki. Ukazała się jego książka W blasku jasnej góry, też z imprimatur, też nakład wyczerpany. I później ukazał się w 2014 jego elementarz Katolika, również z imprimatur, nakład niewyczerpany. I kolejne książki, Uniżenie przed Bogiem, który nakład jest wyczerpany w tej chwili. Uniżenie przed Chrystusem, fundamentalnym wyrazem uznania Jego Królewskości, to jest też Warszawa 2014. Książka poświęcona, książeczka poświęcona w znacznej mierze no, przy pozycji, przy przyjmowaniu, nie tylko, ale w znacznej mierze przy przyjmowaniu Komunii Świętej, że oczywiście tylko na kolanach. I później w 2018 ukazała się też nakładem mojego wydawnictwa, też z imprimatur, książeczka W blasku miłosierdzia, jak dobrze się spowiadać. I rok później, w 2019, również z imprimatur, Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego, niezawodne wskazania Kościoła katolickiego. Te wszystkie książeczki można nabyć w wydawnictwie Kapital, te których nakład nie jest wyczerpany. Później jakoś ten mój kontakt się urwał, to znaczy ostatnio właśnie jesienią, bo numer mailowy księdza Jacka przestał istnieć, bo to był salezjański numer. Telefon nie odpowiada, także z bezpośredniego kontaktu nie wiem, co się dzieje. Natomiast to, co się działo z księdzem Jackiem, można się zorientować z internetu, gdzie w różnych miejscach różne wiarygodne informacje się pojawiały i w Polsce, i za granicą. To znaczy, w niedzielę 22 maja 2022 roku ksiądz Jacek Bałęba przyjął sub conditione święcenia kapłańskie. Zresztą nie tylko, bo również bierzmowanie. I zaraz do tego faktu przejdę, napiszę, przeczytam tekst, który go dotyczy. Natomiast ciekawe, że tego nikt nie poruszył oficjalnie w tych oficjalnych różnych kościelnych mediach. Prawda? Tu jest zmowa milczenia. Znalazłem w internecie tylko jeden atak na księdza Jacka Bałęby z tego powodu i nie wiem, czy to nie był atak spoza Polski. I teraz, znaczy ksiądz Jacek Bałęba otworzył głośno jedne drzwi, które bardzo
znaczy jest to znaczące wydarzenie, prawda? Bo w praktyce, w prawie kanonicznym, w praktyce Kościoła katolickiego, w prawie kanonicznym jest takie pojęcie święcenia sub conditione. Także to jest zgodnie z pewną tradycją i z prawem. I takich święceń dokonuje się wtedy, jeżeli ktoś w swoim sumieniu zaczyna mieć wątpliwości, ktoś, to znaczy jakiś kapłan, zaczyna w swoim sumieniu mieć wątpliwości co do tego, czy jego święcenia były ważne, czy naprawdę został wyświęcony na kapłana. To nie oznacza, że on kwestionuje swoje, nie musi oznaczać, że on kwestionuje swoje święcenia, tylko ma jakieś wątpliwości. No i teraz w tym swoim sumieniu to rozważa, powiedzmy dochodzi do wniosku, że tutaj jest cień wątpliwości, powiedzmy, tego się nie da ująć w procentach, ale no, tak obrazowo ujmijmy w procentach, 0,5%, no i wtedy może podjąć decyzję, że będzie prosił jakiegoś biskupa o święcenia sub conditione. Te święcenia oznaczają, że jeżeli pierwsze święcenia były ważne, to te są nieważne, a jeżeli pierwsze święcenia były nieważne, to te są ważne, prawda? Czyli to jest dlatego sub conditione, pod warunkiem. No i teraz trzeba pamiętać o tym, że podstawowa kwestia dla każdego katolika, kapłana, biskupa, papieża i tak dalej, podstawowe kwestie rozgrywają się w jego sumieniu. Czyli prawidłowo ukształtowanym sumieniu, tak mówi o tym doktryna Kościoła. No i podam przykład, jeden z biskupów wydał dekret, że w jego diecezji komunię świętą przyjmuje się tylko na stojąco i następnie zaczął wizytować parafię i dotarł do księdza, do parafii, w której dalej ludzie klękali. No i zapytał się proboszcza, dlaczego oni klęczą. To już mówiłem kiedyś o tym wypadku. Proboszcz odpowiedział, że po pierwsze oni zawsze klęczeli, to on ich nie będzie podnosił z kolan, a po drugie jego sumienie kapłańskie zabrania mu podniesienia tych ludzi z kolan. Reakcja biskupa była taka, że usunął tego proboszcza z dnia na dzień ze wszystkich funkcji i odesłał go na wcześniejszą emeryturę. No to biskup tutaj no, próbował gwałcić sumienie, prawda, katolickie, no bo oczywiście był warunek, że jak podniesie ludzi z kolan, to i tego księdza nie wyrzuci. I to jest jeden aspekt tego problemu. A pojawiają się jeszcze dwa aspekty bardzo istotne, bo ten, który chyba anonimowo krytykował księdza Bałębę, to zwrócił uwagę na to, krytykował za ten czyn, zwrócił uwagę na to, że jak poczują się ludzie, którzy dotąd byli przez tego księdza spowiadani, którym udzielał ślubów, którzy uczęszczali do niego na mszę świętą i przyjmowali komunię świętą, prawda? Bo jeżeli jakby oni się zastanowili i doszli do wniosku, że wcześniej święcenia kapłańskie tego księdza nie były ważne, nie było ich w ogóle, no to ich sakramentów nie było w ogóle. No i powstałby takie przerażenie, prawda? I to był argument tego człowieka, tego krytyka księdza Bałęby. To prawda, tylko że cóż począć, prawda? No to, to są konsekwencje i być może dlatego wszelkie wypadki, kiedy ksiądz prosi o święcenia tego typu sub conditione, no to są ukrywane ze względu na wiernych. Tylko tutaj pojawia się trzeci aspekt, który zawsze występował w historii Kościoła, a dzisiaj jest szczególnie ważny. To znaczy
jest kwestia, czy odpowiedzi na pytanie, czy ja mam pewność, kiedy przystępuję do spowiedzi czy do komunii świętej, że faktycznie spowiada mnie kapłan i że faktycznie nastąpiło przeistoczenie. No i niestety odpowiedź na to zawsze była taka, że to jest moja odpowiedzialność, że ja muszę skontrolować tą sytuację, bo może to jest jakiś oszust, prawda? To cały film zrobiono o młodym człowieku, który udawał księdza, prawda? I długo mu się to udawało, nikt tego nie sprawdził i odprawiał mszę, spowiadał i tak dalej. Drugie, zawsze byli w historii w ilościach raczej minimalnych różni agenci, którzy specjalnie szli do seminariów, czy domagali się wyświęcenia, prosili o wyświęcenie, żeby szkodzić Kościołowi, żeby szkodzić Chrystusowi. Sataniści, komuniści, wiemy, że agenci komunistyczni wstępowali do seminariów, żeby donosić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że Najświętszy Sakrament, msza jest ważna, czy spowiedź jest ważna, kiedy wszystkie słowa zostały wypowiedziane, bo musi być jeszcze intencja tego, kto jest w tym wypadku, czy udaje w tym wypadku kapłana. Prawda? Czyli jeżeli udaje kapłana, no to jest nieważne. Jeżeli jest kapłanem, a intencja jest, nie ma intencji, to też jest nieważne. Natomiast teolodzy dopowiadają, że nawet jeżeli kapłan stracił wiarę, a jego intencja jest taka, że on chce dokonać przeistoczenia, pomimo to, że w to nie wierzy, prawda? To sakrament jest ważny. Więc w dzisiejszych ciężkich czasach chodzenie na mszę świętą odprawianą wciąż przez tego samego kapłana, którego nie znamy, i spowiadanie, znaczy nie znamy, znamy go z widzenia, ale nic o nim nie wiemy, czy chodzenie do spowiedzi do tegoż kapłana jest ryzykowne. Jest ryzykowne. Tak było zawsze, teraz szczególnie. Jest tutaj jeszcze parę wątków związanych z księdzem Jackiem Bałębą, ale ze względu, czas programu został wyczerpany, więc to w jakimś innym programie. Dziękuję bardzo.